młodzieży. Posłuchali? Tak pięknie chciałbym wszystkich tu zebranych powitać na dzisiejszej wielkiej, szlachetnej akcji, jaką będziemy za chwilę prezentować. Przedstawiciele gminy Kobylnica, w zastępstwie wójta, te miłe panie, serdecznie witamy. Witam radnych gminy Kobylnica, pana sołtysa wsi Zagórki, jako że... Będziemy sadzili lipy, które no, mam nadzieję, że jak rosną, będą dawały pożytek właśnie przede wszystkim pszczołom oraz miejsce gniazdowania ptaków. Także ptaki nie są zwierzyną łowną. Zadbać o to. Remizy, ażeby stworzyć również miejsce lęku dla ptactwa, nie tylko takiego ptactwa wodotrona, ale również ptactwa wodnego, rąpat. Pożarów tutaj niestety nie ma. Rzeczywiście powiedział pan cudownie, pięknie i to co powiedział, to i do nas też, do kaparów też dotrze i do wszystkich, oby pan Bóg sobie. A wyraz błogosławieństwa Bożego między innymi dzisiaj odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie być nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego modlitwa Pana Jezusa. Dziękuję Bogu, a szef resztę zrobił w górę. Poświęcić się. Patrzę na szerokie. Zrobisz to. Tylko na szerokie starczy, głębiej trochę. Zęba! Ale tutaj jest, bo to jest.